Czy to jest, o czym mówimy, sprawa oczywista? Czy pojmujesz, że to, o czym mówimy, jest dla ciebie jeszcze bardziej oczywiste niż to, że tutaj jesteś? Że tak właśnie jest. Że Bóg tak postanowił, żeby w ten sposób każdy z nas do Niego wrócił poprzez Jego Syna. Czy wierzysz, że tak jest i nie widzisz innej możliwości uratowania się i powrotu do domu Ojca, jak tylko w Jezusie Chrystusie? Jeżeli widzisz jakąkolwiek możliwość, to wszystko to ominie ciebie i pójdziesz dalej swoim sposobem życia. Jeżeli zaś wierzysz w to, że to jest jedyna droga, nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przez Chrystusa, w tym momencie jest dla ciebie nadzieja, że ukrzyżuje swoje ja i nie pozwolisz mu wtrącać się do spraw Bożych. W żaden sposób. To, co mówiliśmy wcześniej, pierwszy Adam nie ma prawa wtrącać się do spraw drugiego Adama. Drugi Adam wypełnił to wszystko, co pierwszy Adam zepsuł, usunął to i teraz cała sprawa opiera się na tym, co mówi do mnie i do ciebie Jezus Chrystus. Jeżeli tak nie będziesz wierzyć, to wszystko będzie cię mijać i cały czas Słowo Boże będzie dla ciebie, no w Biblii jest napisane, ale w codziennym życiu ja decyduję o tym, jak powinno się zrobić, tak czy inaczej. Jeżeli rozumiesz, że nie ma możliwości dla ciebie się uratować poza Jezusem, to zrezygnujesz ze wszystkiego, co ty, a to będzie kosztowało cię prawdopodobnie dosyć sporo, bo to ma swoją cenę. Możesz nawet stracić wszystko, jeżeli Bóg uzna, że aż tyle trzeba, żebyś zrozumiał, że, czy zrozumiała, że Jego Syn jest wystarczający. Nie musi tak być, ale może tak być. Można powiedzieć, że im szybciej człowiek podda się, tym mniej trzeba będzie na niego napierać, żeby się poddał. A więc wiara powoduje to, że ja nie wymuszam na Bogu działania, karcenia mnie, tylko po prostu ulegam mu i tyle. I wierzę, że tak dokładnie jest. Wiele nauczeń Chrystusa zupełnie nie podoba się człowieczeństwu Adamowemu i dlatego ludzie weryfikują Biblię i tylko z niej mówią, a mi się podoba ten werset. A mi się podoba ten werset. A mi się podoba cała Biblia. Co ty powiesz? Cała Biblia ci się podoba? Nie ma swoich ulubionych wersetów? No skoro cała Biblia jest przez Boga natchniona i pożyteczna, to czy to nie jest ulubiona Biblia? Można mieć fajnie ulubione wersety, ale czy te, które mówią o tym, co ciału się nie za bardzo podoba, też są ulubione? Krzyż? Codziennie? Wyparcie się siebie, kim jestem? Codziennie? Czy mi się to podoba? Jezus wyparł się tym, kim był tam u Ojca. Był Bogiem. Wyparł się całej swojej boskości, żeby stać się człowiekiem. Żeby nas zbawić, uratować. A my czego mamy się wyprzeć? Zobaczcie, jak my sobie cenimy to nasze ja, a On tym bardziej mógłby cenić to, będąc u Boga. Niesamowicie dumny jest człowiek. I wobec takiej doniosłości, jaką uczynił Chrystus Jezus, kiedy opuścił to miejsce chwały, żeby stać się jak my, nie powoduje w człowieku uniżenia, wdzięczności. Panie, mów, mów. Skoro Ty dla mnie zrobiłeś tyle, to nic nie ma wielkiego, co ja mógłbym zrobić, żebyś mógł zrobić to, po co przyszedłeś, Panie Jezu. Mów do mnie. Oto jestem sługa Twój, służebnica. Wtedy zaczyna się prawdziwe, zwycięskie życie. Wtedy zaczynasz trwać w Chrystusie. I może mówiąc
o tym. Zadam Ci takie pytanie. Czy miłujesz na tyle Jezusa Chrystusa, żeby oddać Mu całkowicie władzę nad sobą? Całkowitą władzę nad sobą. To znaczy, że On zrobi w Tobie, co będzie chciał. I przez Ciebie. Jeżeli uważasz, że On wie, jak władać i Ojciec sam wskazał, to mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, i oddasz Mu władzę bez zabierania Mu władzy, Twoja droga będzie prowadzić do Boga. Jeżeli chcesz władać dalej, nie będziesz szedł do Boga, czy szła do Boga. Twoja władza, czy moja władza odprowadza nas od Boga. Ona wciągnie nas do samozadowolenia, do patrzenia, jak inni mają. Ja też bym też tak chciał mieć, czy chciała mieć i tak dalej, i tak dalej. To jest oszukiwanie. A więc czy chcesz odpowiedzieć sobie na to pytanie? Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowa? Aby On rządził Tobą tak, jak powiedział to w Biblii. Kiedy uderzą Cię w jeden policzek, nadstawisz drugi. Kiedy na Ciebie naplują, będziesz się modlić za nimi. Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowa? Dopiero wtedy zaczyna się chodzenie w Chrystusie. Tak to może być jak przyciąganie. Pewne rzeczy dzieją się między wierzącymi, bo Pan przyciąga do siebie, żeby człowiek zaufał Jezusowi. To jeszcze nie jest chodzenie. To jest tylko przyciąganie przez Pana Jezusa Chrystusa, aby pójść. Tak jak do Piotra też, mój Piotrze, gdy się nawrócisz kiedyś, utwierdzaj braci swoich. Wydawałoby się, że Piotr już porusza się, a on jeszcze nie poruszał się, on jeszcze funkcjonował w taki sposób, że mógł łatwo dyskutować z Chrystusem. Pamiętacie, jak ten młodzieniec przyszedł do Pana Jezusa i Pan Jezus spojrzał na niego z miłością. I to świadczyło, czy Ty rozumiesz, kim ja jestem. Jeżeli rozumiesz, kim ja jestem, Ty zrezygnujesz z tego wszystkiego, żeby pójść za mną. I ten młodzieniec nie rozumiał. Nie rozumiał, że życie, którego tak bardzo pragnął, właśnie stało przed nim. Ile my rozumiemy z tego Chrystusa, jak mało rozumiemy, jak dużo my chcemy dla siebie, po swojemu. Ilu chrześcijan tyle pomysłów, co powinien zrobić Bóg dla mnie, jak powinien troszczyć się o mnie, jak o mnie zabiegać, czy co innego. A Pan Jezus opuścił niebo, wyszydzany, wykpiony, niedospany, niedożywiony, wołał za nami, wstawiał się za nami. Uczyniono mu koronę cierniową, założono na głowę, spływała mu twarz krwią. I szedł taki król, wykpiony, opluty, żeby zanieść moje grzechy na krzyż. A ludzie się licytują z nim, czy oddadzą mu swoje życie. On je zaniósł, w sumie nie pytając mnie o zdanie ani ciebie. W swojej wielkiej miłości do nas zrobił to, a my albo z tego skorzystamy, albo nie. Czy tak ufasz Jezusowi, że oddasz Mu swoje życie? I rzeczywiście, nie tak, że Panie, Cię oddaję za chwilę, tylko mi się coś nie podoba, biorę je w swoje ręce. Tylko rzeczywiście, Panie, co by nie było, Ty decydujesz. Niesamowite zwycięstwo nad wrogiem. Czy miłujesz tak Jezusa, że pozwolić Mu miłować Twoich wrogów w Tobie? Czy oddasz Mu prawo miłować przez Ciebie Twoich wrogów? Czy odezwiesz się do nich językiem łagodnym, bo Jezus tak chce? I będziesz wdzięczny Mu, że nie musiałeś czy nie musiałaś Ty to zrobić, tylko On zrobił to w Tobie i przez Ciebie. Czy jesteś gotowy, czy gotowa na to, że ludzie pomyślą sobie, że jesteś słaby, czy słaba,
bo ludzie nie rozumieją łagodności. Jak widzą łagodność, to depczą po niej. Dla nich jest to niewarte w ogóle zauważenia. Jedynie na co reagują, to na pięść, mocniejszą od ich pięści. Wtedy się ustabilizowują i zaczynają zważać na to, co ktoś mówi. Ale Jezus nie używa pięści, On używa łagodności. I w tej łagodności ci, którzy zrozumieją to, oni po tym już nie podepczą. Oni będą chcieli też tak. Czy miłujesz tak Jezusa, żeby pozwolić Mu przez Ciebie służyć innym? Mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom. Właścicielowi w firmie, pracownikom w firmie. Co? Robi się coraz wężej. I tak sobie pomyślisz? No nie, no chyba nie chciałby Pan Jezus aż tak bardzo. A skąd wiesz? A może tam w tym człowieku, któremu On chce przez Ciebie usłużyć, jest położone to, jeżeli ten człowiek będzie gotowy się uniżyć, wtedy uznam, że Bóg jest Bogiem. I ktoś może czeka właśnie na to. No i tak mógłbym zadawać to pytanie, tylko przesuwając na kolejne rzeczy. Czy miłujesz Jezusa? Tak, żeby w miejscu, w którym jesteś, w zgromadzeniu, w którym jesteś, miłować wszystkich, którzy przychodzą na to zgromadzenie i czynić im dobro. Jak sobie samemu, sobie samej. Nauczyć się kłaść życie za innych w miłości dla Chrystusa. Żeby ten, który przyszedł z nieba i dał się ukrzyżować, mógł znaleźć w Tobie kogoś, kto go tak miłuje, że pozwoli mu użyć Ciebie w ten sposób, jak Bogu się to podoba. Fajnie się czyta o Jezusie, który znosił te przeciwności, na którego wymyślano różne kłamliwe rzeczy, oskarżano, kpiono, szydzono, ale gdyby Ciebie teraz wstawić w to miejsce, co wtedy? A Jezus tego chce. On powiedział, ja cierpiałem i wy cierpieć będziecie. I teraz, skoro On przyszedł i przeszedł to dla mnie, dla ciebie, bo doświadczony we wszystkim może nam pomóc w tych doświadczeniach, to jak my przejdziemy do domu Ojca, jeżeli my będziemy chcieli ominąć to, kim jest Jego Syn, co przeżył Jego Syn z powodu mnie? Cwaniak, co? Jezus to przeżył, a ja teraz boczkiem i chyłkiem, jak najłatwiej, Panie, żeby tylko nie przeciwności nie było, bo po cóż, no, mogę przeciwności, zrezygnuję, lepiej. A czytaliśmy Jakuba, że szczęśliwy człowiek, który w przeciwnościach okazuje się wytrwałym, zwycięzcą. Nie chciałbym, żeby to zostało tylko w formie wypowiedzi zgromadzeniowej. Chciałbym, żebyś z tym pytaniem został, została. Czy jesteś gotowy? Gotowa. Umrzeć, aby On żył w tobie. Nie ma zbawienia inaczej. To jest jedyny sposób, by uratować nas ludzi. Jezus mówi, ja wam służyłem i wy służyć będziecie. Uniżony człowiek to jest zdobyty człowiek. Dumny, arogancki. To jest człowiek nadal żyjący swojej sile. Wrócimy do tego Mateusza, 24 rozdział. I przeczytam to jeszcze raz. Od 9 wiersza. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was, dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć.
i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Nie inna, tylko ta Ewangelia. Życie za życie. Nie możesz myśleć sobie, że jesteś częścią tego zgromadzenia i sobie możesz robić, co chcesz. Musisz zweryfikować swoje myślenia. Jeżeli jesteś częścią tego zgromadzenia i masz poczucie, że jesteś częścią tego zgromadzenia, to masz robić to, co chce Jezus. I wcale nikt ciebie nie musi pilnować w tej sprawie. To jest twój obowiązek, jeżeli szanujesz Jezusa jako głowę Kościoła. A zbór to jest jakaś cząstka Jego ciała. On ustalił prawa dla zborów, dla całego Kościoła. To jest prawo miłości wzajemnej. Odpowiadasz przed Panem za miłość do wszystkich, którzy są w zgromadzeniu. Bo jeśli cokolwiek jesteśmy komuś winni, to jest to miłość. A potem dalej. I poza zgromadzeniem też. Bo cóż, jeśli byśmy miłowali tylko tych, którzy nas miłują. Ale najpierw trzeba zacząć od czegoś, co jest w sumie najłatwiejsze. Powinno być najłatwiejsze. Miłować tych, którzy ciebie miłują. Skoro wszyscy mamy się miłować, to więc łatwo powinno być się nawzajem miłować. Później jest trudniej miłować tych, którzy już cię nie miłują. A może by trzeba wyjść na zewnątrz i są tacy, co nas miłują, a w zborze jest trudniej z tą miłością. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Rozumiecie to, co mówiliśmy na obozie i to, co też wam mówię. Dla mnie obóz nie jest obozem. Dla mnie obóz jest tylko takim zatrzymaniem się w pewnej oazie, a idziemy dalej. Szliśmy przed obozem, idziemy dalej po obozie. To nie był jakiś wyjątkowy czas, wyrwany w całym roku, w którym my przeżywamy fenomenalne doświadczenia, a poza obozem to tak, no na przyszły rok znowu coś będzie ciekawego może. Nie, to było tylko zatrzymanie się na pewien okres wspólnie razem i idziemy dalej i dalej. Mamy te same doświadczenia i te same problemy musimy rozwiązywać. Musimy się uczyć dalej tego, co jest konieczne, żeby Boże dzieło mogło się rozwijać w tobie i we mnie. A uczyliśmy się drogi do Boga w czasie obozu. Idziemy dalej tą drogą, czy już mogliśmy siąść? Teraz poczekamy do przyszłego roku. Ciekawe, jaki w przyszłym roku będzie temat na obozie. Nie, idziemy dalej tą drogą i dalej się jej musimy nauczyć. Ta droga to jest cena oddania się Jezusowi Chrystusowi. Mówiliśmy, że to nie jest taka zwyczajna droga, tylko to jest droga, w której ty masz się stać częścią. Która prowadzi do Boga, ale ty masz się stać częścią tej drogi. Masz nabywać cech tej drogi, aby będąc częścią tej drogi dotrzeć do Boga. Porywające, co? Dotrzeć do Boga, Stwórcy nieba i ziemi. Teraz tak dotrzeć, żeby On nie zatrzymał na wieczność, żeby uznał, że Mariana warto zatrzymać, że jednak ten człowieczek, który był zagubiony w grzechach, kiedy dotarłem do niego, Bóg mówi, poruszyłem jego serce, jego sumienie i pokierowałem nim, aby poznał mojego syna, jednakże trzyma się do dzisiaj. Czy wytrwa do końca? To jest mój problem. Bóg wie. Dla niego nie będzie to odkryciem. Ja, żebym wiedział, to muszę wytrwać do końca. Gdy wytrwam do końca, będę uratowany. Wytrwam w Chrystusie, a rozumiem to. Nie wytrwam w zborze. Trudno, nic nie widzę. Róbcie, co chcecie. Wytrzymam z wami 2 godziny czy 3 i lecę do domu. Ale muszę wytrwać z wami do końca. No cóż, no nie mogę
Nie, to nie o to chodzi. Wytrwać w Chrystusie do końca, czyniąc dalej Boże dobro, a nawet coraz więcej Bożego dobra. Kolejnym nawracającym się grzesznikom też. Nie ustąpić grzesznikowi. To grzesznik ma ustąpić sprawiedliwemu. Jeżeli sprawiedliwy chwieje się przed bezbożnym, to gorszy jest od tego bezbożnego. Sprawiedliwy musi wiedzieć, że ta sprawa dzieje się dla Boga, nie dla człowieka. I nie chodzi tu o ilość osób, które będą w zgromadzeniu, tylko czy to zgromadzenie będzie dla tych osób miejscem, gdzie będą mogli poznawać prawdę, aby żyć w prawdzie. Będą mogli oglądać prawdziwych ludzi chodzących w Panu. I ten 15 rozdział od 1 wiersza. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Jak patrzysz na życie braci, sióstr, zgromadzenia, możesz zobaczyć, którzy wydają owoc. Możesz zobaczyć to, bo zobaczysz, że oni są oczyszczani i owoc w nich jest coraz obfitszy. To widać. Możesz zobaczyć też braci i siostry, którzy przestali czerpać z Chrystusa i oni się robią coraz trudniejsi, coraz gorsi. Nie czerpią już soków, nie rozwijają się. Bóg przestaje zajmować się nimi. Bo ci, którzy wydają owoc, Bóg oczyszcza, aby wydawali obfitszy. A jeśli nie wydają, to Bóg co robi? Zatrzymuje się i obserwuje, czy się upamiętają, czy nie. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. I teraz człowiek może mówić, tak, jestem wierzący, wierząca i tak dalej. Owoc. Gdzie jest owoc Jezusa, życia Jezusa, owoc? Gdzie jest spokój, gdzie jest łagodność, gdzie cierpliwość, gdzie uniżenie, gdzie służba, gdzie gotowość zniesienia przeciwności, aby pomóc komuś innemu? Gdzie to jest? Jeżeli nie ma, to nie mów mi, że jesteś wierzącym czy wierzącą w Jezusa. Ty masz przeświadczenie, że masz jakąś wiarę, ale to nie jest wiara, która powoduje, że soki życia Chrystusa przenikają twoje życie i ono zaczyna puszczać pąki, zaczynają przygotowania do wydania owocu i owoc zaczyna się pojawiać. A więc pilnuj się i trwaj w Panu, żeby Bóg mógł się o ciebie troszczyć, czy o mnie, abyśmy owocowali coraz bardziej. Jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. To mówi Jezus. To jest prawda. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Mówię wam, Bóg nigdy nie żałuje. Nigdy nie żałuje. Po prostu człowiek, który nie chce jego syna i nie chce poddać się działaniu syna w swoim życiu, po pewnym czasie Bóg uważa, że ten człowiek nie korzysta z tego, że został wszczepiony w Chrystusa i zostaje odcięty i precz wyrzucony. W to miejsce trafi ktoś inny. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Ta nauka jest zbyt cenna i ważna, żeby pozwolić diabłu na absorbowanie się różnymi cielesnymi wydarzeniami, które odwracają uwagę od tego, co najważniejsze, ku temu, co nie ma znaczenia. Uważajcie na to. Diabeł mocno pracuje nad tym, żeby odwrócić uwagę od tego, co najważniejsze, ku temu, co nie ma znaczenia. Ku walce z ciałami krwią, co nie ma żadnego znaczenia. Bo my nie toczymy już jako wierzący walki z ciałami krwią, a więc tocząc walkę z ciałami krwią, my wchodzimy już na teren, na którym zarządza diabeł. Jezus nie toczył tej bitwy w ogóle. On nie był na terenie diabła, służąc diabłu, ani cząsteczki nawet.
A więc jak ważne zadanie mamy do wykonania. Oby Bóg nam pomógł i żebyśmy to rozumieli, żeby wiarą sięgnąć w to miejsce i zobaczyć, jak ważne jest to, by owoc Ducha Świętego był widoczny we mnie i w Tobie. Żeby nie stracić czasu swego nawiedzenia, a gdy Bóg odetnie, już drugi raz nie wszczepi. Bo tylko raz Chrystus umarł, a więc to już jest finał, to jest koniec. Dlatego do wyrzucenia w ogień już, nie? To już nie idzie z powrotem. A więc pilnujmy się, uważajmy. Nie myślmy o sobie wzniośle, wysoko, cokolwiek. Raczej myślmy, że coraz bardziej rosną, coraz bardziej będziemy uniżeni. 17 rozdział Ewangelii Jana od 11 wiersza. Już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie, a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. W tej jedności nie należenia do świata, ale do Boga w Chrystusie Jezusie. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat cię nie poznał, lecz ja cię poznałem i ci poznali, że ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. To jest to, co mówiliśmy też, że Jezus już był tam, chociaż był jeszcze tu. Ale przez wiarę On już miał pokonanych wszystkich wrogów, już był tam. I właśnie w tej modlitwie zaznaczył to, aby byli ze mną, gdzie ja jestem. Po prawicy Ojca, abyśmy byli z Nim po prawicy Ojca, abyśmy oglądali chwałę Boga. Niech Bóg obdarza nas, napełnia tym, co jest wieczne i prawdziwe. Myśl o tym jako o najważniejszej sprawie swojego życia. To jest nowe człowieczeństwo, całkowicie nowe. Nigdy tego nie mieliśmy. Nikt ze starego Adama nie znał tego, nigdy nie szedł tą drogą. Tylko Chrystus może nam to wszystko powiedzieć, a Duch Święty może nas w tej sprawie ożywiać. To jest właśnie tak cenne, kiedy dostrzegam, jak Duch Święty wprowadza mnie w Biblię i rozradowuje moje serce tekstem biblijnym. Niesamowita chwała. Tak się cieszysz, dziękujesz Bogu, bo już to masz. To Duch Święty wkłada nam to. Serce, myślenie, uwielbienie. I staje się to dla nas czymś oczywistym, że my to mamy. List do Kolosan. Na pewno jest to bardzo wysokie, bardzo wzniosłe, chwalebne. I człowiek może, myśląc o tym, powiedzieć, Panie, czy ja się w ogóle nadaję, żeby nieustannie i zawsze żyć w Tobie, Panie Jezu? Czy ja się nadaję, żeby nie być sobą już więcej?
czy ja jestem już gotowy, Pani, na to. I Pan sprawnie doprowadza człowieka do świadomości, że ta gotowość jest już w Nim, w Chrystusie Jezusie. Ta siła jest w Nim już. Nie w nas. W nas nie znajdziemy do tego siły. I ten drugi rozdział 6 wiersza. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. Chwała Bogu za to. Nieważne, gdzie się urodziliśmy fizycznie, bo to nie jest tak ważne. Ważne, czy się urodziliśmy z Boga, bo to jest najważniejsze. Jak się urodziliśmy z Boga, to mamy odpowiednie predyspozycje do tego, żeby uczyć się żyć zgodnie z wolą Boga. I dla mnie, dla Ciebie to jest czymś bardzo, bardzo ważnym. To dzięki Bogu my miłujemy Bożego Syna, a dzięki Synowi miłujemy Ojca miłością synów i córek, a Syna miłujemy miłością Ojca, czystą miłością. Gotowi jesteśmy poddać się w tej miłości Bożemu działaniu. 1 Tesaloniczan, 2 rozdział od 9 wiersza. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Oto widzieliście nas chodzących w Panu, czystym, świętym, nienagannym. Wszak wiecie, że każdego z was niczym ojciec dzieci swoje napominaliśmy i zachęcali, zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Abyśmy prowadzili życie godne Boga. Zawsze pamiętaj o tym, bracie, siostro. Chrystus uwielbiony w tobie, to jest najważniejsze. Chrystus uczczony w tobie. Ty coraz bardziej poznając Jego, coraz bardziej ciesz się, że Ojciec chce, abyś był jak Jego Syn. Poznając wspaniałość Syna, doznajesz radości, że Bóg pragnie zmieniać cię na podobieństwo Syna. Jest to dla ciebie zachwycające. To się dzieje w takiej swobodzie i spokoju, dopóki nie masz zakłóconego myślenia naukami ludzkimi. Gdy wkraczają do tego akcji nauki ludzkie, zaczyna się galimatias, zaczyna się problem, gubić się zaczyna człowiek. Jak działa nauka pańska, Duch Święty umiejscawia, On ożywia cię według słów Chrystusa i dzieje się to bardzo swobodnie. A więc apostoł, chodząc w Chrystusie, prowadził jakie życie? Nienaganne, czyste, święte, sprawiedliwe. I tak też my też mamy w ten sposób postępować. Słuchał się zawsze Jezusa i powiedział: już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. To nie takie powiedzonko, tylko naprawdę on znienawidził siebie, uznał siebie za nic niewartego, a za wartego tylko Chrystusa. I pokochawszy Chrystusa, nic innego już więcej nie chciał, jak tylko poznać więcej Jezusa w swoim codziennym życiu. Jeżeli to będziesz mieć, to jesteś na bardzo dobrym miejscu. Jeśli Chrystus będzie dla ciebie zachętą do rozwoju, do wzrostu, do porzucania złego, do przyjmowania dobrego, to do samego końca On będzie dla ciebie tak cenny, że zawsze będziesz pragnął, czy pragnęła tego, aby być coraz bardziej podobnym do Niego. I w 3 rozdziale od 11 wiersza czytamy: a sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do was. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich,
miłości, jaką i my dla was żywimy, aby serca wasze były utwierdzone bez nagany w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi. Jacy więc? No dokładnie tak jak Paweł. Paweł mówi, naśladujcie mnie, bo ja naśladuję Jezusa. Paweł mówi o sobie, widzieliście, życie było świątobliwe, sprawiedliwe, nienaganne, aby i wasze było beznagane, świętobliwe, sprawiedliwe życie. Czy doznajesz, że to cię pociąga? Bo jeśli nie pociąga, to nic to nie da po prostu. To musi cię to życie pociągać. Ono musi być zachwycające dla ciebie, a że godne i można je osiągnąć dzięki Bogu, to tym bardziej nie odpuścisz sobie tego życia za nic. Wszystko zrezygnujesz, a nie z życia Jezusa. W 1 Piotra, pierwszy rozdział, 22, 23 wiersz. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. I to jest twoim moim zadaniem, miłować się nawzajem gorąco dzięki Chrystusowi Jezusowi, tak żeby każdy chciała być jak Chrystus. To jest coś dla Boga najważniejszego. Po to przyszedł Duch Święty, aby nas prowadzić prawda. Prawdą jest Chrystus. Aby napełnić nas radością poznawania prawdy, którą jest Chrystus. Abyśmy byli wdzięczni za prawdę, którą jest Chrystus. Abyśmy mogli nawzajem budować się w prawdzie, to znaczy w Chrystusie Jezusie, i abyśmy byli podobni do Niego. To jest zachęta. Pierwszy rozdział, 22, 23 wiersz. Abyśmy byli zachęceni, szczęśliwi, wdzięczni. Weź się skoncentruj na Panu. Naprawdę chciej Jego, ponad wszystko. Duch Święty sprawnie wszystko pozałatwia i będziesz gotowy czy gotowa usunąć wszystko, co przeszkadza temu Chrystusowi żyć w tobie dla chwały Ojca. I będziesz to robić z taką radością, jak człowiek, który za śmieć uznał to, co wcześniej dla niego było ważne, a za ważne uznał to, co wcześniej dla niego było nieważne. Chrystus stał się cenniejszy od wszystkiego. To jest ta potrzeba, żebyśmy mogli zobaczyć, jak więc przyjąłeś Jezusa Chrystusa Pana, tak w Nim chodź. Inaczej nie będziesz szedł w kierunku domu Ojca, nie będziesz szła w kierunku domu Ojca. Musisz to wiedzieć. Twoja krew, jeżeli nie chcesz posłuchać, nie będzie na moich rękach już. Powiedziałem ci prawdę. To chce Bóg. Możesz się ratować w Chrystusie Jezusie. Jeśli zrezygnujesz, to twoja rezygnacja to będzie. Bóg nie chce tego. Może jeszcze przeczytam jedno takie miejsce na zakończenie. To jest w liście Tymoteusza, do Tymoteusza, w drugim rozdziale, drugi Tymoteusza, drugi rozdział. Od 8 wiersza. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii, dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Każdy z nas musi być jak Jezus.
on siebie się nie zaprze. Niech Bóg będzie z tobą, bracie i siostro. Niech wspomoże nas. Uczmy się, korzystajmy z wszystkiego, czym Bóg nas wzajemnie obdarza. Amen. Amen.